Witamy serdecznie w następnym odcinku z serii Pokaż co potrafisz. Zaczynamy od strony internetowej, gdzie jest informacja, że do 8 maja jest dosyć ciekawa oferta na zakup Jagdtigera 88 8 Premium Tank Destroyer niemiecki, chwalony przez wielu graczy. Ta oferta jest o tyle ciekawa, że za 54 euro mamy nie tylko ten czołg, również mamy 30 dni premium gratis oraz 5,5 tysiąca golda. 5,5 tysiąca golda samo w sobie kosztuje 84 zł. Miesiąc premki kosztuje coś 45, czyli już tu mamy chyba ze 130, jeżeli dobrze liczę. I jeszcze tu mamy czołg Jagdtiger, więc myślę, że ta oferta jest bardzo fajna. Więc dlatego w tym odcinku pokażemy meczyk Kuby. To co? Startujemy do startu. Gotowy? Start! Musiałem odliczyć, żebyśmy równo puścili powtórkę i równo ją oglądali. Oczywiście Kuba 433 jest wykonawcą tego meczyku. Cześć! Cześć! Coś tak na zero na chwilę stanęło, ale już jedzie ten czołg, nie? Więc tak, Jagdtiger 88, to może na początku standardowo, Ruinberg, jakbyś mógł nam powiedzieć, co sobie tu planowałeś na tą mapkę tym czołgiem zrobić, bo to spotkaniówka. No spotkaniówka, właśnie standardowo właśnie jeżdżę tam na kwadraty F3 i próbuję tam jak najszybciej do przodu jechać. Niezależnie od tego, czy to jest spotkaniówka, też na standardowym meczu randomowym też tak jeździsz tam? Tak samo, tak samo. Dobra. Kuba, to wiadomo, nick z imienia. Klan TAS, to jeszcze nam powiedz, co to za nazwa, co to oznacza, ty asy. The Armored Scoffers, to jest klan właśnie bardziej tak pod CW. Okej. Okay. Dobra, no to teraz jak tobie się w ogóle gra? Od kiedy w ogóle masz ten czołg Jagdtiger 88? Czołg ten już mam, ja wiem, tak z miesiąc ponad na pewno i gra mi się nim bardzo dobrze. To jest twoja jedyna ósemka do zarabiania? Jedyna i najlepsza. O, tam słyszę impreza niezła u ciebie. No to brat ma tego kolegę. Aha. A ja właśnie, ja sobie zrobiłem takie dziwne pierogi z mięsem i z sosem grzybowym, ale jeszcze nie jem, poczekamy aż nakręcimy. Pierwszy wrogi czołg ci się tu napatoczył i od razu widać to przeładowanie, 4,45. No to jest niezwykła zaleta tego czołgu, ale może powiedz, jaki ten czołg w ogóle ma charakterystyki, jakie zalety, jakie wady. Twoim zdaniem oczywiście. Na pewno to wad należy jego pancerz 250, pancerz kadłuba 250, szybkostrzelne działo. I ilość HP jest taka średnia, a do minusów to na pewno należy to, że silnik często bardzo pada w tym czołgu. Chyba ta prędkość 28 km na godzinę. No i tutaj już jeden czołg zniszczony, klepiesz drugi. Klepiesz czołg, który w misji będzie do zdobycia, nie? Czyli Super Pershing. No. Tak można przypomnieć misji tej majowej. Będzie do zdobycia Super Pershing, trzeba będzie zdobyć od 4 do 8 tieru każdą nacją po 75 tysięcy doświadczenia. Ale o tym jeszcze powiem w innym odcinku. W ogóle ten czołg to jest chyba identyczny, identycznie wygląda jak Jagdtiger 9 tieru Tank Destroyer, tylko różni się lufka i silnik, czy coś jeszcze tutaj się różni? Lufka się na pewno różni i chyba silnik i tyle. No, tutaj bo... Widać. No. Właśnie przed chwilą mnie ten Super Pershing Goldnubu wyzwał, no ale... Aha, ale jest wszystko udokumentowane, bijesz z normalnych pocisków, normalne pociski mają 203 penetracji, 240 uszkodzeń. Oczywiście można powiedzieć 203 penetracji, nie tak dużo, na przykład T-34 ma prawie 250, ale ten czołg ma matchmaking do 9 tieru. Chyba tak, nie?
Bo i tak, też go mam. Czyli jeżeli nie gramy w Plutonie z żadnym innym ósmym tierem, który ma matchmaking do dziesiątek, to nie rzuci nas wyżej niż do dziewiątek, a czasami rzuca na ósemki, a na ósemkach to naprawdę ten czołg robi miazgę przez te przeładowanie, bo porównając na przykład T-34, który 12,5 sekundy strzela po 400, a ten w tym czasie no niecałe 3 strzały po 240. To jest zdecydowanie więcej na minutę obrażeń. A po drugie, właśnie ta szybkostrzelność powoduje właśnie to, co teraz tu robisz z tym Tiger MP, czyli trzymanie na gąskach czołgu i on po prostu już wtedy nie ma szans. No właśnie, to jest taka radość z tego wtedy. No. Mój cały czołg na gąsce. Bo tak, ściągamy komuś gąseczkę, on szybko naprawia i wtedy później jeszcze raz ściągamy, już wtedy nie ma naprawy, jeżeli nie ma w umiejętnościach załogi dobrej naprawy, bo teraz dużo ludzi daje krycie zamiast naprawę, to wtedy można fajnie trzymać czołg na gąskach i niszczyć. Oczywiście, tak z mojego doświadczenia i z tego, co rozmawiam czasami z różnymi graczami, to dużo graczy uważa ten czołg za najlepszego zarabiacza ósmego tieru. Ty masz tylko ten jeden czołg do zarabiania, więc ciężko... Tak, grałem też innymi. Tak? Jakoś tym mi się gra najlepiej, tak. Tylko myślę, że oczywiście jeżeli ktoś na początku, jakiś niedoświadczony gracz, chciałby sobie jakiś czołg premium ósmego tieru kupić, ja zazwyczaj proponuję na początku na przykład coś takiego jak Loewe, ponieważ on jest chyba najbardziej taki uniwersalny. Gra Tank Destroyerem jednak wymaga pewnego doświadczenia i pewnych umiejętności grania TDK-ami, nie? A ty w ogóle, ile ty tam masz tych meczów rozegranych? 13 tysięcy. Jakieś dobre Tank Destroyery już zrobiłeś? W TAW 100 i teraz robię FAWA 183. Na AT7 na razie. No. Wczoraj mój tata miał urodziny, zapomniałem mu złożyć życzeń, nie będę musiał dzisiaj zadzwonić. Ale tak, zmieniając temat. Co tu, widać dokładnie na tym meczu, że to po prostu to przeładowanie i ten pancerz tuż zakładają po prostu odłamkowo burzące, żeby cokolwiek ci zrobić. No i oczywiście jest to też ryzyko, bo to jest dosyć mułowaty Tank Destroyer, więc na początku uważnie i dopiero takie ataki robimy, jak już wiemy dokładnie, co się dzieje na mapie. To jest twój najlepszy meczek tym czołgiem, czy kiedyś udało ci się coś lepszego zrobić? Tym czołgiem jest najlepszy pod względem expa. 14, 15, koniec meczu, szybciutko, 7 minut, meczek zrobiony. Teraz popatrzymy na wyniki. Tu jest, czyli... Ja już kiedyś pokazywałem meczyk jak Tigerem, delikatnie mniejszy exp, ale o wiele więcej przyjętych na klatę, to też w opisie pokażę ten meczyk, tak żebyście widzieli różne meczyki, oczywiście dla tych, którzy są zainteresowani zakupem tego Tank Destroyera. Kuba nie jest mistrzem świata w tej grze, cyferki żółte, a zrobił w tym meczu bardzo ładny wynik. Sorry, że tak cię nazwałem, ale no... Jesteś świadom tego, że jest kilku lepszych w Europie od ciebie. Czyli tak, 7176 obrażeń, jak na ósmy tier, który bije po 240, to jest nieźle. W zasadzie Tiger na siódmym tierze ma podobną dosyć lówkę, tylko bije po 5,5 sekundy, o sekundę dłużej, nie? Czyli to też jest taka ciekawa... Tylko, że Tiger jest mięciutki jak papier, nie? No. 2,5 tysiąca przyjęte na klatę, coś tam nawet wyświetliłeś, no i zarobek na czysto 176 tysięcy. To też nieźle, nie?
No i wiadomo, tutaj czołgista snajper, czołgista, high caliber, stalowa ściana, specjalista, as pancerny. No i w zasadzie tyle. No ja ze swojego miejsca polecam taką paczkę. Uważam, że jest to opłacalne. Tylko no 54 i 45 euro należy wydać, więc to jest około 200 ponad złotych, nie? Ale za 200 zł, jeszcze raz musisz sobie to policzyć, mamy nie tylko czołg premium, ale też 5,5 tysiąca golda, które są warte 85 zł, miesiąc premium, które są warte, czyli tak jakby ten czołg mamy za 80 zł, więc to naprawdę wychodzi opłacalnie. Dla tych, którzy nie mają, tak jak ja, 440 dni premium i nie mają golda, myślę, że ta paczka jest bardzo atrakcyjna. Co ty na to, Kuba? Też tak uważasz? Właśnie, to jest jedna chyba z lepszych ofert, które można zakupić. Tak jest. Więc dziękuję Kubie, że pokazał nam, co potrafi ten czołg. Ale on tylko w mieście taki jest dobry, czy na takich, jak on tam ma z tym kamuflażem, nie wiem, czy coś tam... Kamuflażem no jest tak średnio, ale mam załogę na nim dobrą, bo jest tam ponad 4 karki i nawet dobrze się kamufluje, tylko że ja bardziej jadę do przodu, nie kampię z tyłu. Więc ten kamuflaż też jest tak trochę mniej potrzebny. To jest właśnie taki czołg, którym można właśnie brnąć do przodu. Tylko najlepiej nie na samym początku, nie? Tylko w no drugiej właśnie, części, jak już zobaczymy, gdzie te czołgi wszystkie są rozstawione, jedziemy nim do przodu i niszczymy wszystko po drodze. Matchmaking do 9 tieru powoduje, że nie ma żadnego problemu. To tyle. Dziękujemy za uwagę. Kuba, chcesz jeszcze pozdrowić kogoś? Wszystkich swoich kolegów z klanu, tam jeszcze z kolegami na TS-ie siedziałem, to będą wiedzieć. No i twojego tatę jeszcze może. Pozdrawiamy mojego tatę, który wczoraj skończył 68 lat bodajże, bo on z 45. No to dziękujemy za uwagę, trzymajcie się i do zobaczenia w następnych odcinkach.